Rozmowa dnia. I zapowiadany już gość w naszym studiu, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Olaf Osica. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Na początek, wybiera się pan do Rosji może w najbliższym czasie? Nie. Więc gdyby pan się wybrał, w ogóle gdyby ktoś z państwa, z naszych słuchaczy wybierał się w najbliższym czasie do Rosji, informujemy, że władze Rosji wydały zarządzenie, według którego każdy, kto chce skorzystać z internetu w miejscu publicznym, musi okazać dokument tożsamości. Czyli jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z sieci Wi-Fi, musi mieć przy sobie paszport. A osoba udostępniająca łącze ma obowiązek spisać dane i okazać odpowiedni rejestr na żądanie władz. Takie czasy, niestety. Podobno tak ma wyglądać walka z terroryzmem. No, nie walka z terroryzmem, ile walka z wszelkimi przejawami swobód obywatelskich w Rosji. To jest rzeczywiście proces, który postępuje w sposób bardzo szybki, no i też niebezpieczny. Jakby tego było mało, to jeszcze blogerzy rosyjscy muszą w stosownym urzędzie rejestrować się z imienia i z nazwiska. Tak, co więcej, jeżeli ktoś ma więcej niż 5000 wejść codziennie na stronę tak zwanych unikalnych użytkowników, jest uznawany już jako mass medium. Także dotyczy to de facto wszystkich, czyli tak naprawdę w tej chwili w Rosji rzeczywiście ten obszar swobodnej, obszar internetu zaczyna coraz bardziej przypominać to, co się dzieje w Chinach, a nie to, co się dzieje w Europie. Znaczy to już dawno nie przypomina to, co się dzieje w Europie, a coraz bardziej to, co się dzieje w Chinach. No tak, ale powinno to kogoś, nie wiem, martwić, denerwować, irytować, ktoś powinien protestować. Pewnie tak, z tym, że po pierwsze wiele osób wyjechało, zwłaszcza ci najlepsi, młodzi, najzdolniejsi, ci, którzy potrzebują wolnego internetu, świeżego powietrza. Oni z Rosji wyjeżdżają. Po drugie, no jest niesamowity system represji zbudowany w Rosji, który powoduje, że ci, którzy zostali, coraz bardziej obawiają się o swoje życie i zdrowie. No i po trzecie, propaganda rosyjska, mass media, telewizja, tworzą taki wirtualny obraz Rosji, który kupuje większość tego społeczeństwa. Obraz, który sprowadza się do tego, że Rosja dzisiaj jest oblężoną twierdzą, że jest tą ostoją tych wartości tradycyjnych, konserwatywnych, narodowych, a dookoła czyha ten zły Zachód. No i oczywiście Ukraińcy, tak? Banderowcy, którzy rozpoczęli wojnę na wschodzie Ukrainy. I to powoduje rzeczywiście, że dzisiaj, jak spojrzymy niestety na badania opinii publicznej, to poparcie dla Władimira Putina jest cały czas bardzo wysokie. To jest w granicach prawie 80%. Także te wszystkie czynniki powodują, że rzeczywiście dzisiaj Rosja staje się krajem przypominającym coraz bardziej, przy wszystkich różnicach, ale to, co mieliśmy przed 89 rokiem, czyli kraj taki, no, nie tylko autorytarny, duszny, ale kraj też pełen absurdów komunistycznych. Wspomniał o propagandzie. Mieliśmy koncert w Sewastopolu na Krymie, transmitowany przez telewizję rosyjską. Był taki fragment właśnie odnoszący się do Ukraińców. Ubrani na czarno, dżentelmeni z pochodniami w dłoniach w pewnym momencie ułożyli się w kształt swastyki, co miało pokazać, kim naprawdę są ci z prawego sektora. Tak, mityczny prawy sektor. No i jeszcze Steven Seagal, bohater kina akcji, wsparł, był swoją obecnością w koncert, bo podobno, jak sam twierdzi, przyjechał po to, że muzyka to łączy. Tak. Wszyscy wiemy, że pieniądze powodują, że wiele osób, Gerard Depardieu dał się na to złapać, więc myślę, że będziemy coraz częściej widzieć tego typu aktorów. Pan wspomniał o sondażach, tak w kontekście sankcji nałożonych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone na Rosję. Te sondaże wskazują, że większość społeczeństwa bagatelizuje efekty sankcji oraz izolację międzynarodową Rosji. To Centrum Lewady robiło te badania, zresztą można się z nimi zapoznać na stronie internetowej Ośrodka Studiów Wschodnich. My dowiadujemy się, polska opinia publiczna w sprawie embarga na polską żywność, na owoce, na warzywa, na mięso, że to i tak to, co tam wysyłaliśmy, to był ten najgorszy sort, że użyję języka rosyjskiego, skoro jesteśmy w klimacie, więc specjalnie nie ma się czym przejmować. I czy to jest taka opinia, tak jak pan powiedział, wynikająca z tego nacisku propagandowego, czy ludzie rzeczywiście tak myślą? Nie, myślę, że to jest blokada informacyjna. Proszę zauważyć jedną rzecz, że... Bo nawet jeszcze w sklepach coś jest, prawda? Są jeszcze polskie rzeczy, francuskie, niemieckie i tak dalej, ale jest kwestia zapasów. Nie, myślę, że to jest po pierwsze kwestia blokady informacyjnej. Nie jest przypadkiem, że nie wiem, na ile to już weszło i ma status oficjalny, ale na przykład obwód kaliningradzki jest wyłączony z tego. Dlatego, że ludzie mają ruch graniczny i to, że ludzie przyjeżdżają, mogą porównać, znaczy jest inny kontakt.
tak, z Polską, tak, z Zachodem, w związku z czym i też obwód kaliningradzki no, w dużej mierze żyje z tego, że kupuje w Polsce tańsze i lepsze jakości produkty. Natomiast w skali całej Rosji rzeczywiście jest taki moment, kiedy ludzie nie mają dostępu do innej informacji niż ta, która jest informacją oficjalną, a z drugiej strony jest za wcześnie rzeczywiście, żeby jeszcze zorientować się, jakie będą realne skutki dla kieszeni każdego Rosjanina, bo oczywiste jest, że Rosja będzie kupować towary, być może będą też towary z Polski i z krajów objętych sankcjami, tylko kupowane przez pośredników. Liczba pośredników się zwiększy. Tak, biorąc pod uwagę też stopień korupcji w Rosji, nie takie rzeczy. Też przez wiele lat Gruzja była objęta, gruzińskie wina były objęte sankcjami, a i tak wina znajdowały się na stołach w Moskwie i w Petersburgu. Natomiast jest oczywiście kwestia ceny, to znaczy tego, że zarówno stagnacja i w zasadzie początki już recesji w Rosji, spadający kurs rubla, to powoduje, że koszty życia w Rosji, która nie jest tanim krajem do życia w ogóle, bardzo szybko rosną i to jest ten element, zobaczymy, który być może da do myślenia wielu obywatelom rosyjskim, że jednak coś nie jest tak, kiedy mamy wcale nie lepszej jakości produkty, bo to nie będą lepszej jakości produkty, natomiast na pewno produkty, które będą o wiele, wiele droższe. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, pani Samantha Power, powiedziała, że słowa misja pokojowa i Rosja kojarzą jej się, brzmią jej jak oksymoron, czyli zupełnie przeciwstawne znaczenia. No pojawił się ten scenariusz, że oto Rosja udziela pomocy humanitarnej tym mieszkańcom, którzy mieszkają w rejonach objętych walkami, zwłaszcza chodzi o Ługańsk. No ale po pierwsze rząd Ukrainy specjalnie zdaje się nie wyraził zgody na taką pomoc. Auspicje Międzynarodowego Czerwonego Krzyża też pozostają pod dużym znakiem zapytania. Zatem zdementowano. Międzynarodowy Czerwony Krzyż zdementował, jakoby było porozumienie z Rosją. Kto miałby to przyjechać? To jacyś wolontariusze? Nie, jest oczywiste, że nie chodzi tu o żadną pomoc humanitarną. Znaczy, polityka rosyjska i polityka prezydenta Putina znalazła się w trudnym położeniu. Ponieważ z jednej strony Putin nie chce, i to widzimy już od dłuższego czasu, nie chce jawnej, takiej dużej skali interwencji na Ukrainie, do czego był i jest popychany zarówno przez separatystów, jak i przez część środowisk politycznych w Rosji. Z drugiej strony nie może sobie pozwolić na to, żeby Ukraina po prostu tych separatystów wyparła, żeby wygrała tą wojnę. W związku z czym mamy cały czas ten proces dostarczania broni, coraz więcej ciężkiego sprzętu wjeżdża. Ukraina nie kontroluje, mimo tych wszystkich sukcesów operacji na wschodzie, Ukraina cały czas nie kontroluje dość długiego odcinka granicy na wschodzie, przez którą przenika sprzęt, ludzie, wszystko. A drugim pomysłem jest ta misja humanitarna, czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby mirotwórcy, czyli ci rosyjscy, którzy są w wielu miejscach, tak, na obszarze byłego ZSRR, żeby po prostu wjechali tam i no, de facto byli wsparciem dla separatystów i z jednej strony jakby odparli, czy jakby zamrozili ten konflikt na tym etapie, tak, bo założenie jest takie, że oni stworzyli pewnie jakieś kordony sanitarne, których celem miało być niedopuszczenie Ukraińców do dalszych postępów na wschodzie. No i czyli de facto mielibyśmy sytuację, w której Rosja pod szyldem operacji pokojowej, humanitarnej objęłaby kontrolę nad częścią Donbasu, tak jak to ma miejsce, tak, od wielu, wielu lat w Naddniestrzu i potem przerodziło się to, że Naddniestrze się takim quasi-państwem. Taki był od początku pomysł Rosji na to, żeby zacząć od wschodu Ukrainy, stworzyć tam coś, jakiś twór polityczny i potem, żeby dalej iść w stronę Ukrainy. Dzisiaj ten marsz na Ukrainę jaką taką się nie uda, w związku z czym próba jest zamrożenia tego stanu posiadania, który jest. I im bardziej będzie, rzeczywiście jest tak, że im bardziej skuteczne będą te działania wojsk ukraińskich na wschodzie, tym większa będzie presja na Putina, żeby coś z tym fantem zrobić. I dlatego, że codziennie możemy rano liczyć na to, że obudzimy się w innej sytuacji. To znaczy, te wojska tam są, wszystko zostało już przemalowane, co miało być przemalowane na kolor niebieski, tak, żeby byli mirotwórcy. Jeżeli będzie decyzja, to w ciągu jednej nocy rzeczywiście Rosja może wejść na Ukrainę, chociaż to wydaje się nam dzisiaj absurdalne, biorąc pod uwagę sankcje, które pan mówił, ale logika wewnętrzna polityki wewnętrznej rosyjskiej jest inna niż ta logika, którą kierujemy się w ocenie tej sytuacji. No tak, ale każdy zdecydowany krok dalej ze strony Rosji, ze strony prezydenta Putina, no, rodzi swoje konsekwencje. Oczywiście. Wręcz nawet Barack Obama, co prawda nie wprost, ale zasugerował, że jeśli by do czegoś takiego doszło, to wtedy stosunki amerykańsko-rosyjskie będą mniej więcej takie jak stosunki amerykańsko-koreańsko-północne. To prawda, tylko ja mam wrażenie, że
Znaczy, po pierwsze, punktem odniesienia dla oceny polityki rosyjskiej musi być to, co się dzieje w samej Rosji. To znaczy, i to jest bardzo ważne, bo my próbujemy, racjonalnie rzecz biorąc, pan ma rację. Znaczy, to się Rosjanom w ogóle nie opłaca. W ogóle cała impreza ukraińska, mówiąc... Czyli to, że z naszego punktu widzenia się nie opłaca, ale znaczy, tam... tak, z naszego punktu widzenia się nie opłaca. Znaczy, widzimy dzisiaj, że wejście do Donbas i w ogóle to, co się stało w Donbasie, było bez sensu. Natomiast oczywiście wewnętrzna polityka rosyjska tutaj decyduje wewnętrzne uwarunkowania. Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz, że te wszystkie kwestie, o których pan mówił, i sankcje to przyspieszyły. Znaczy Rosjanie, elity rosyjskie, a zwłaszcza prezydent Putin, wkalkulował już cenę zerwania stosunków, znaczy ochłodzenia, być może w perspektywie też zerwanie stosunków ze światem zachodnim. Mam się do czynienia w całej Rosji, zarówno chodzi o politykę wewnętrzną, jak i zagraniczną. Coś, co nazwałbym takim domknięciem systemowym. Znaczy Rosja zwyczajnie w świecie zaczyna zamykać się na świat zewnętrzny. Mamy wyraźny zwrot w stronę Azji, nie tylko jeśli chodzi właśnie o kierunki geostrategiczne Chin, ale też jeśli chodzi o internet, tak? To o tym mówiliśmy. Czyli powiedziałbym, że Rosjanie są przygotowani na długą drogę bez Zachodu i dlatego niestety są w stanie popełnić całą masę kolejnych błędów i dlatego są w stanie rzeczywiście tą sytuację na Ukrainie dalej destabilizować i nawet wywołać, no już, znaczy dzisiaj już tak naprawdę mamy do czynienia z wojną ukraińsko-rosyjską, tak, ale to może przybrać jakąś kolejną fazę, więc sytuacja jest bardzo, bardzo nieciekawa i obawiam się tutaj, że bez samej jakiejś zmiany refleksji, znaczy trudno mi inaczej, trudno mi sobie wyobrazić, co musiałoby się stać dzisiaj, żeby po tych wszystkich ofertach kompromisu ze strony zarówno Zachodu, jak i też Ukrainy i Poroszenki, żeby Rosja powiedziała, dobrze, to w takim razie pas, kończymy, wycofujemy się z Ukrainą i tego nie mogą zrobić, dlatego ta sytuacja jest niebezpieczna, bo to jest taka samonakręcająca się, tak, spirala przemocy i aktów wojennych. No, ciekawe to, o czym pan powiedział, że ten wektor polityki rosyjskiej, owa izolacja i idziemy na wschód w kierunku tak, Chin, pod każdym względem. W kierunku Pacyfiku, tak. Na ten sam pomysł zdaje się wpadli Amerykanie w pewnym momencie. No tak, ale na szczęście nie zaczęli kopiować rozwiązań chińskich, jeśli chodzi o dostęp do internetu. Nie, znaczy na pewno jest tak, że te procesy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Rosji, widzimy już od kilku lat, tak naprawdę od końca tego resetu tak zwanego amerykańsko-rosyjskiego, że Rosja zmierza na wschód, że patrzy na Chiny, na Azję Centralną i dalej jako ten obszar sobie bliższy, ale to jest wynikiem nie tylko pewnych, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, pewnego rozpoznania sytuacji, że Europa dzisiaj jest kontynentem się schodzącym ze sceny, tak? Jeśli chodzi o schodzenie ze sceny mocarstw, ale to jest w dużej mierze, i to jest ta główna różnica między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, jest to wynik ewolucji samej Rosji wewnętrznej, czyli koniec jakichkolwiek eksperymentów z demokracją, z wolnością słowa, z wolnymi wyborami, odwołanie się do takiej, powiedziałem, bardzo takiej tradycyjnej, momentami też szowinistycznej idei narodowej, chociaż tak naprawdę Rosja przecież jest państwem wielonarodowym, więc to też będzie powodowało problemy, ale też nie ma znaczenia, tak? Więc to jest taki moment, myślę, z perspektywy, nie wiem, iluś lat, jeśli się spotkamy, będziemy rozmawiać, to wydaje mi się, że jesteśmy w momencie, w którym Rosja dokonuje zasadniczego zwrotu swojej w ogóle polityce i w tym jakby w samodefiniowaniu siebie, czym jest Rosja, jakie są jej kontakty z Zachodem, tak? I czym chce być. To jest rzeczywiście zupełnie nowy moment. I musimy poczekać też, jak długo Rosjanie będą w stanie to wytrzymać i jakie konsekwencje tego, czy to przyniesie nie tylko dla samej Rosji, ale też dla stosunków chociażby unijno-rosyjskich, które są dzisiaj, no tak złe jeszcze nigdy nie były od czasów upadku Związku Radzieckiego. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za spotkanie i za rozmowę. Doktor Ola Prosica, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Sygnałów Dnia. 8:31. Radiowa Jedynka. Muzyka i aktualności.